Uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o systemie oświaty zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków. Od nowego roku szkolnego rodzice dzieci sześcioletnich sami zdecydują, czy chcą posłać pociechę do pierwszej klasy. Właśnie z myślą o rodzicach sześciolatków samorząd gminy Chełmek wraz ze szkołami podstawowymi przygotował filmowy informator, który ma ułatwić podjęcie tej ważnej decyzji. Od kilku lat promujemy projekt Sześciolatki w szkole, który ma na celu pokazanie rodzicom i uczniom, dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim, że tak dobrze, wspaniale jest w szkole, że w szkole można się bawić, można śpiewać, można tańczyć, można bawić się w teatr. To nie tylko książka, zeszyt i siedzenie przy ławce. Szkoła jest wzorowo przygotowana do przyjęcia sześciolatków do klasy pierwszej. Piękne, odnowione klasy, dostosowane łazienki, toalety, przygotowana świetlica, również wspaniale wyposażona. Nauczyciele, oprócz tego, że są wykształceni ze względu na studia, ale ciągle dokształcają się odnośnie przyjęcia i pracy i współpracy z dziećmi sześcioletnimi. Każda klasa w naszej szkole, zarówno starsze, jak i właśnie te młodsze, maluszki, mają wyposażoną klasę w komputer z dostępem do internetu, z tablicą oraz z rzutnikiem, gdzie nauczyciele prowadzą zajęcia w formie nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Do naszej szkoły uczęszcza bardzo dużo dzieci sześcioletnich. Wspaniale sobie radzą, są to mądre, inteligentne dzieci. Niczym nie odróżniają się od dzieci siedmioletnich. Jest to niesamowita inwestycja w przyszłość. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie sześciolatki do naszej szkoły. Sześciolatku nasz, drogę do szkoły znasz, więc na ciebie czekamy. Obecnie mamy klasę pierwszą, w której 14 dzieciaków to są dzieci sześcioletnie, natomiast piątka to są dzieci siedmioletnie. Szkoła stwarza przyjazne warunki dla dzieci. Posiadamy przygotowane sale zajęć, posiadamy stołówkę, uruchomione są zajęcia świetlicowe z odpowiednim pomieszczeniem, odpowiednio wyposażonym. Myślę, że spełniamy wszystkie wymogi, aby przyjąć i bezpiecznie kształcić i wychowywać dzieci sześcioletnie. Dzieci rozwijają się normalnie, w swoim tempie, natomiast my stwarzamy tylko warunki, które pozwalają im na osiąganie tego, co jest założone w podstawie programowej i umożliwiamy im wszechstronny rozwój w ramach ich własnych zdolności. Nie ma takiej sytuacji, w której oceniamy dzieci sześcioletnie, czy one sobie lepiej, czy gorzej radzą. Czas na adaptację dziecka w klasach 1-3 to są pełne 3 lata. Wobec tego dziecko sześcioletnie, które przybywa do klasy pierwszej, ma wystarczającą ilość czasu, żeby rozwijać się równomiernie, czy osiągnąć równomierny poziom umiejętności, wiedzy w okresie tych 3 lat. Nauczyciele są przygotowani, przeszkoleni na różnych formach dokształcania do tego, żeby przyjąć dzieci sześcioletnie, żeby je kształcić i żeby się nimi opiekować. Wielu rodziców już się przekonało, że nasza szkoła zapewnia bezpieczne i właściwe warunki do kształcenia dzieci sześcioletnich. Resztę zapraszam, ponieważ spełniamy praktycznie wszystkie wymogi stawiane przed szkołami, aby przyjąć, kształcić i właściwie wychowywać dzieci w takim wieku. Nasza szkoła jest gotowa. Od wielu lat przyjmujemy sześciolatków do klasy pierwszej.
Część klas jest tylko dla dzieci sześcioletnich, a część klas stworzyliśmy łączonych, sześciolatki, siedmiolatki. Nie ma różnic między tymi dziećmi jakichś takich szczególnych. Dzieci mają wyrównane szanse, jeżeli chodzi o edukację, o to, co robią tutaj z nauczycielami w szkole. Nasi nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć na poziomie różnic wiekowych, sześciolatki, siedmiolatki, bo oczywiście potem jest to kontynuacja w klasach wyższych. I myślę, że śmiało sobie tutaj wszystkie dzieci radzą. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jestem w stałym kontakcie, rozmawiamy na ten temat z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasach 1-3. To samo, myślę, mogą potwierdzić rodzice, że ich dzieci radzą sobie dobrze. Sześciolatki bardzo dobrze odnaleźli się w szkole, bardzo dobrze pracują na lekcji. Nie widać, żeby była różnica między sześcio- a siedmiolatkiem. Mają również czas wolny, jeśli chcą na przykład, mogą iść na dywan na chwilę sobie odpocząć. Nie jest tak, że 45 minut dziecko siedzi w ławce. Mamy właśnie różnego rodzaju kąciki czytelnicze, mamy też kącik muzyczny, więc dziecko może pooglądać sobie instrumenty albo książkę pooglądać, albo na przykład położyć się na dywanie i w tym czasie na przykład odpocząć sobie, bo wiadomo, że dla dzieci sześcioletnich 45 minut to jest trochę czasu, żeby wysiedzieli w ławce. Mamy zabezpieczone dla dzieci półeczki. Każde dziecko indywidualnie w sali, w której uczy się, ma zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, ma swoją półeczkę. Ta półeczka jest jego własnością, gdzie może zostawić rzeczy te, które no niekoniecznie mu są w domu potrzebne. Czyli na przykład zostawia sobie farby, zostawia jakieś inne rzeczy. Zapewniamy również dzieciom świetlice, bo w tej chwili jednak no bardzo ważnym elementem w szkole jest świetlica szkolna. Od godziny 8 do godziny 16 mamy w tym roku świetlice. Co roku te godziny są zmienne. Wynika to z potrzeb rodziców. Zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego albo już na samym jego początku zbieramy informacje od rodziców na temat, jakie są ich oczekiwania. Także myślę, że rodzice mogą być spokojni, że te dzieci ich będą tutaj zabezpieczone, mogą spokojnie pójść do pracy, a dzieci oddać nam pod opieką, bo jesteśmy tutaj po to. Przedszkolaki są niedaleko nas, bo dosłownie za ścianą tutaj naszego budynku, czyli na ulicy Brzozowej 9. Przejście z przedszkola do szkoły jest dla nich czymś naturalnym. Znają ten budynek, znają nauczycieli, wiedzą, czego się tutaj mogą spodziewać. Mamy dla dzieci nieodpłatne podręczniki, mamy świetnie wyposażoną stołówkę szkolną, mamy świetlicę szkolną, która pracuje od godziny 7 do godziny 16.30. Mamy salę komputerową, bibliotekę szkolną z Multimedialnym Centrum Informacji. Przede wszystkim mamy świetnie wyszkolonych nauczycieli, którzy zadbają o prawidłowy rozwój tych dzieci. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców tutaj, tych jeszcze, którzy sceptycznie być może troszkę podchodzą do tego tematu, żeby się zastanowili i rozważyli taką możliwość, żeby ich dzieci przyszły do nas do szkoły od 1 września. Obserwując dzieci sześcioletnie podczas zajęć świetlicowych, mogę stwierdzić, że dzieci nie odbiegają od swoich siedmioletnich kolegów, zarówno podczas odrabiania pracy domowej, jak i podczas swobodnych zadań, zabaw. Radzą sobie dobrze, są samodzielne, nie sprawiają większych problemów wychowawczych. W naszym zespole przejście z przedszkola do szkoły odbywa się w dosyć taki naturalny sposób, ponieważ już w przedszkolu dzieci biorą udział w zajęciach adaptacyjnych, są zapraszane na różne imprezy, teatrzyki, lekcje muzyczne, dlatego szkoła na pewno kojarzy im się z samymi przyjemnymi rzeczami i nie jest dla nich niczym strasznym. Tylko 5 państw europejskich dzisiaj posyła te dzieci do tej szkoły później, to 2 państwa skandynawskie, Finlandia i Szwecja, tutaj państwa nadbałtyckie, mówimy chyba o Estonii, w Bułgarii wiem, też dzieci zaczynają w wieku 7 lat. W całej Europie dzieci rozpoczynają tą naukę wcześniej. Dziecko w wieku 6 lat zna już 4000 słów, potrafi liczyć, rozróżnia kolory. To dziecko jest chłonne wiedzy i na pewno tej edukacji się nie boi. Najczęściej tej edukacji boją się rodzice. Często zwracają w rozmowach ze mną uwagę na problem emocjonalny,
ale po to mamy tutaj dobrych nauczycieli, po to są te miejsca do zabawy, żeby, jeżeli pojawiają się takie napięcia, żeby je szybciutko tutaj zapanować nad nimi. I to myślę, że jest najważniejsze w tym momencie. Jestem zwolennikiem nauki dzieci sześcioletnich, ponieważ wyrównanie szans edukacyjnych to jeden argument, który tutaj możemy wrzucić. Drugi, że jeżeli dziecko ma jakiekolwiek problemy w procesie edukacyjnym, to im wcześniej jesteśmy w stanie ten problem wyłapać, tym szybciej możemy mu pomóc i naprawić te wszystkie rzeczy. Dzisiaj będziemy malować farbami. Ta grupa kwiatki, tulipany, tu biedronki, a tam stokrotki. Komputery, granie w piłkarzyki i bawienie się. Moja ulubiona jest lekcja angielski i stąpaniem. Na przerwach grałem w piłkarzyki. Bardziej to ja lubię robić na zajęciach, malować. Są fajne zabawy i wszyscy lubią. Liczymy na patyczka, czasami rękami dodajemy, odejmujemy. Najbardziej lubię plastykę, matematykę i wszystkie inne lekcje. Gramy na komputerach. Na przykład lubię polski, angielski i zajęcia komputerowe. A bawimy się, chodzimy do sklepiku szkolnego, chodzimy do biblioteki.